gdzie próbował się wybić moim kosztem. Wiecie, nasza historia zaczęła, wy nie wiecie o tym wszyscy, ale nasza historia zaczęła się od tego, że on po prostu wręcz błagał, ubłaganie, żebym dał mu walkę, prowokował mnie, a ja tej walki mu nie chciałem dać. No to co robił? Zaczął mnie wyzywać, obrażać, poniżać. No to był jego styl wybicia się, tak? Dlatego nazywam się ojcem jego sukcesu, bo wybił się po prostu na mnie. Słuchajcie, i ja wracając do meritum. Ja w pewnym momencie mu odpuściłem, tak? Kurwa, nawet nagrywałem czasem filmiki i mówiłem mu nawet powodzenia w walce, kurwa, wychodził do walki z Filipkiem, również go dopingowałem. Mówię, dawaj, kurwa, zrób dobre show. Pamiętam, że nakręciłem go, kurwa, ostro przed tą walką, naładowany wyszedł. I co? Słuchajcie, minęło, nie wiem, miesiąc czasu, najebał się i pokazał swoje prawdziwe oblicze, jaki to jest gościu. Ktoś puścił mu Farmazona, o czym teraz nie chcę zgadać. Bardzo szkoda, że o tym nie chcę gadać. No może Sylwester go podpuści, żeby jednak to wyjaśnił. Bo ja bardzo chętnie bym wyjaśnił. Bo powiedział teraz, że powiedziałem, tak, że obrażałem go, poniżałem. No to ja chętnie bym chciał usłyszeć, w jaki sposób go obrażałem, poniżałem. Wyjaśniłbym to chętnie przed ludźmi. Dlaczego nazwał mnie publicznie kurwą, szmatą, bo się napierdolił. I wiecie, no ja do tamtego wywiadu naprawdę go tolerowałem. To nie było tak, że go lubiłem. Tolerowałem, akceptowałem go. Wiecie, no kurwa, no ile razy może sobie wbijać nóż, a on z dupy w ogóle, nie mając żadnego wiecie, dowodu, nawet sam nie próbował jakoś dociec do tego, do prawdy, po prostu się napierdolił na pierwszym wywiadzie, zaczął mnie wyzywać od kurew. No i słuchajcie, no ja nie jestem gościem, który będzie pozwalał, żeby ktoś sobie na mnie pluł. Wróciłem wkurwiony do domu, pierwsze co wszyscy wysyłają mi, między innymi mój młodszy brat cioteczny, który ma 7 lat, wysyła mi filmik, gdzie Amadeusz wysyła mi od kurew, od szmat. I tak mówię, halo, przecież kurwa, było wszystko git między już nami. Wiecie, odkleiło mu się coś. Jak zwykle po alkoholu, to nie jest nic nowego, że mu się odkleja. I po prostu wróciłem do domu, napisałem kurwa disa, który wyjdzie niedługo, ale to wszystko w swoim czasie. Także Amadeusz, ja bym chętnie jednak chciał usłyszeć, dlaczego, bo mogłeś powiedzieć, nie chcę o tym rozmawiać i tyle, ale dalej powiedziałeś, że obraziłem cię, czy coś w ten deseń. Ja bym chciał wiedzieć, w jaki sposób cię obraziłem. Że publicznie potem pojawiasz się, kurwa, gdy mamy zakopany konflikt, pojawiasz się publicznie i mówisz wszystkim, że jestem kurwą, jestem szmatą i że mnie rozpierdolisz, gdzie ja przez, nie wiem, publicznie, przez jakiś ostatni rok, jak nie dłużej, nie powiedziałem na ciebie ani jednego złego słowa. Słucham. Widzicie, ja standard. Pierdolę. I tak właśnie zachowuje gość, który nie ma argumentów, bo wiecie, no, tak, myślę, że tak będzie wyglądała ta rozmowa. Od samego początku do końca tej historii nawet, kurwa, jedno słowo nie było prawdą, więc sam nie wiem, do którego kłamstwa się odnieść. Po pierwsze, na tym wywiadzie to nawet nie byłem najebany, bo to było na Alkomaster, ale nie po gali, tylko przed galą. Kurwa, stwierdzisz, że masz czyste sumienie, oboje wiemy, że tak nie jest. Ale ja bym właśnie, bo tak gadacie też przykłady. Dlaczego nie ma czystego sumienia? Co takiego zrobił? Ty nie masz czystego sumienia, ty nie masz. Poczekaj, wiesz, bo tam on w pewnym momencie powiedział, że kibicował mi na walce z Filipkiem, że mnie zmotywował, a na walce przecież tam nie wiem kogo, chyba u Wojtka jest w materiale Filipek, Filipek, no kurwa, naprawdę, nie, od samego początku. Dobra, i bardzo fajnie, że to powiedziałeś, bo ja bym bardzo chętnie zobaczył, bo ja z tego co pamiętam, to nie krzyczałem Filipek. Krzyczał ten, kibicował tobie. Dokładnie, kibicowałem kurwa. Tobie i co, głupio ci, a wiesz co ci powiem więcej, mam nawet nagranie na telefonie, gdy się nagrywałem, gdy wychodziłeś do walki. Jak wychodziłem, to mi żeś przybił żółwia, ale jak już była walka, to co krzyczałeś? Ale nawet przed chwilą nawet Wojtek Gola potwierdził, że tobie kibicowałem. Kibicował. No i co? I co? No nie wiem, Farmazeusz, gubisz się. Farmazeusz. Jest przecież nagranie. Farmazeusz, gubisz się. A będzie na twoim Instagramie dzisiaj to nagranie? Nie, Mateusz No Brain, zapraszamy na Instagrama. Ale zamknij to mordę, kurwo jebana, wiesz? Słuchaj, wiesz, co cię tylko czeka? Czeka cię śmierć, ja nie żartuję. Ja naprawdę przyszedłem cię zabić, stary. I dzisiaj już po gali dostaniesz ode mnie w pizdę za to, kurwo. Kurwo, ale patrz, pierścieni się odpala, dawaj, kurwo, dawaj, rzucaj pociski, czekamy. Broniarze, nie? Ale zobaczysz, dostaniesz dzisiaj, kurwa, na słuchajmy, końcu, dobra, to zróbmy tak, wstrzymaj ten swój powerek, jak bardzo bym go chciał zobaczyć na walce, naprawdę. Chciałbym cię zobaczyć takiego dobrego, odpalonego na walce, bo zawsze tak jest, że odpalasz się na tych konferencjach, pokazujesz, jaki to nie jest... A widzisz, żebym dzisiaj był odpalony... Ura, bura, dzikie węże się odpalasz. Przygotowałeś się, nagadałeś jakiś głupot, a potem stary. Na walce, no właśnie okazało się, że to ty pierdolisz głupoty. A później na walce cię ciężko nokautuje, tak, a ty dalej wmawiasz ludziom, że wygrałeś. Nokautujesz. Tak, to jest... Leżałeś jak szmata i będziesz leżał znowu. No i to jest piękne, że kurwa nawet leżąc wygrywam z tobą i zarabiam kurwa więcej bo niż ty. Cię, kurwa tych dwóch panów pięknie. Propsowało, bo nie wiedziało wtedy, jasne. Że jesteś to... typiarzem. Ferrari, ale... tfu, Polak stypiarz, Ferrari zadymiarz. Taka jest pierwsze sprawa, słowo. Gościu. Słuchaj, no tak, no bo ty jesteś od bajacowania, a ja od robienia roboty. Spójrz jak ty wyglądasz, ale... jak pajac, kurwa. Dokładnie, ale Ferrari. Bardzo dobrze.
bardzo dobrze mówisz. Kurczę, Ferrari, ale show, stary, wszyscy sobie myśleli, to jest kurwa gość. To jest to, no powiem ci szczerze, to jest właśnie to, ubrałem się jak pajac, jak ty kurwa. No, właśnie o to chodzi, powiem ci więcej, stary, to jest właśnie piękne, że to powiedziałeś, no, ja nawet śpiąc wygrywam z tobą i zarabiam więcej hajsu niż ty. Ty pajacujesz, teraz też robisz siebie debilem. Śmierć. Świetnie, bardzo, życzę ci tego. Zobaczysz, kurwa. Zobaczysz, życzę tego, żebyś wygrał. Jak cię znokautuję i sędzia nie zdąży dolecieć, to przysięgam, że ci jeszcze tyle na butów na mordę nawsadzam. Dobra. Więc ja od razu mówię, znaczy chcecie, to sobie stawiajcie, może kurwa sędzia zdąży go złapać, ale tak? Jak cię znokautuje, to i tak... Kurwa, a jak przegrasz, to jakie będzie wytłumaczenie? Nie trenowałem, czy... Co wyciągniesz kurwa ducha, nic nie przegrasz. A co będzie jak przegrasz? To co, nie trenowałem, czy co? Co powiesz wtedy? Szukaj sobie wymówek najlepiej, rozpisz sobie 15... Nawet mi taka myśl przez głowę nie przychodzi. No bo wiem, bo mało myślisz, dlatego. Padł tutaj argument, że Amadeusz jest farmazoniarzem. Też wiem, że ty masz jakieś informacje... że trochę był hachmęcony ten ich Ferrari Boxdel zakład pomiędzy nimi odnośnie tych 100 tysięcy. A skąd trochę... to wiesz? Dostałem takie informacje, że takimi danymi dysponujesz. No to powiedz coś więcej, jak wiesz. Co mnie pytasz? Jeżeli wiesz wszystko, to powiedz. Ja chętnie posłucham, chętnie się dowiem. No ja chciałbym, żebyś właśnie ty to powiedział. Co mam powiedzieć? Przecież to ty powiedziałeś, że masz informacje. To masz informacje, czy nie masz? A ty masz? Powiedziałeś, że masz. No to... Ja mam informacje, że ty masz. Podziel się swoim. A ty masz informacje, że ja mam. Tak, a ja właśnie nie wiem, czy było chachmęcone i skoro ty masz, to ciebie pytam. Czy było chachmęcone? Puszka Pandory? Otwórz ją. Puszka Pandory jest blisko. Jest bardzo blisko. I czeka, Madi, na otwarcie. A co z tym disem, Adrian? I vice versa, uwierz mi. Adrian, zapowiadałeś chyba dis, tak? A jest. I kiedy będzie premiera? No, wiesz co, dopiero nagraliśmy teledysk i tak dalej. No, niestety postprodukcja też trochę trwa. Trzeba na to troszeczkę poczekać. Ale niebawem się... Ja w ogóle niebawem, się... niebawem mój dis wyzionie ducha. Amadeusz, słuchaj, ogólnie... Przepraszam, jeszcze na chwilę. Tylko powiedzmy to, mamy rekord, słuchajcie. Ponad 300 tysięcy na wszystkich kanałach. Pozdrawiamy cały YouTube, cały Twitch. Totalny rekord, jeszcze nikt nie miał tylu widzów na żywo, co my na konferencji. Także wielkie brawa. Ja mam właśnie... Ja zawsze uważam, że najlepsza taktyka, jeżeli już wiesz, że oponent ma na ciebie jakiś hak, to zawsze jest lepiej samemu o tym powiedzieć, niż poczekać, aż on... nie ma na mnie żadnych haków. No to było coś hachmęcone z tym zakładem o 100 tysięcy, czy nie było? To nie wiem, to się pytaj włodarzy, nie? Ja tam... pieniążki były pokazywane na konferencji. Z racji tego, że my mieliśmy z Wojtkiem zakład o stówkę odnośnie tej wagi i Wojtek mi darował 75%, no to tutaj w przypadku Amadeusza ja też postanowiłem, że zrobimy tak, że po prostu zabiorę sobie 25 koła. No Amadeusz miał tam jakieś patenty, że chciał jakieś ruchy robić i tak dalej, no to no generalnie dogadaliśmy się. Czyli nie dostałeś tych 100 tysięcy? No nie dostałem 100 tysięcy. Ja to już... Farmazeusz, przecież 100 koła dałeś, kurwa! Ale... Ej, mi dali bonus, że się zajebiście gala sprzedała. Bonus BGC ci dali, słuchaj, wariacie. Ale to... Wszędzie się chwaliłeś, tylko, że dałeś 100 tylko, koła, Pikachu. Co jest, tylko, kurwa? Słuchajcie, ja się zgodziłem i to było dogadane na takiej ale zasadzie. Ale prosiłem cię o to, kurwa? Ja jestem w chuj honorowy, stary. Jesteś honorowy, sam powiedziałeś, że dobra, że o tych 25 kołach. Tak. To dlaczego Wiewiór nie dostał swojej wypłaty całej? Jak to nie? Maksymilian może tutaj przyjść tutaj. I może powiedzieć, że dostał procentowo, dobra. Tak jak się dogadaliśmy. Powiedz, mordeczko, jak to było, wariacie, z tą wypłatą dla ciebie, którą miałeś dostać z tych 100 koła? No ja dostałem 3000. A mnie? 10. No 10 miałem dostać. Ale nie ode mnie, jak coś, nie ode mnie, nie? Czekajcie, odpuściliście! Ej, poczekaj. A Mati, czyli czekaj, ty nie zapłaciłeś mu 100 koła, to zapłać temu, zapłać Wiewiórowi w takim razie jeszcze kolejne 7. Ty, kurwa, nie rozporządzaj się śmiecią moimi pieniędzmi. Ja jeszcze, słuchaj... Jak się zakładam z kimś... Powiem ci więcej, to ty powinieneś uważać, jak rozporządzasz pieniędzmi. Bo bardzo źle nimi rozporządzasz, słyszałem. Ale to wrócimy do tego jeszcze niebawem. Stary. Puszka Pandory cały czas czeka. Pamiętaj ja o tym. Miesiąc... I to od ciebie zależy, kiedy ją otworzę. Ale się boję, człowieku. Nie mogę się doczekać. Bo wiesz dlaczego? Bo ty, kurwa, sam się utopisz, nie? Zobaczysz. Czy ja słyszałem, że bardzo się przygotowałeś na Amadeusza i ta puszka Pandory jest naprawdę bogata w środku. Ja ci powiem tak. Dostałem... oczywiście dzwoni rozpara, nie odmawiam. Dostałem telefon na walkę. Przyjąłem. Dokończę myśl. Sekundę, bo to jest mega ważne, żeby to powiedzieć teraz. Mega ważne, tylko poczekasz. Słuchaj, Pasternak dzwoni do ciebie zawsze, a nie rozpara. To jest, kurwa, najważniejsze w tym wszystkim. Nie zawsze, ale dobra, nieważne. Słuchaj, została ogłoszona walka.
wiesz, zadzwoniło do mnie naprawdę bardzo dużo osób i zaczęli mi na niego, naprawdę, powiem ci szczerze, więcej nawet niż przy poprzednich walkach, zaczęli mi takie różne rzeczy na niego gadać. Wiesz, ja to, do tego też wszystkiego podchodziłem z przymrużeniem oka. Powiedziałem sobie, że najpierw wszystko zweryfikuję, dowiem się, co jest prawdą, a co nie i dopiero wtedy będę mógł na ten temat rozmawiać. Pamiętaj o tym, że ja też nie jestem taki, kurwa, że jakoś tam jego nie wiadomo, jakie prywatne rzeczy będę wyciągał, ale wiesz, jak to się mówi, szpileczka za szpileczkę. Musicie też poczekać ze wszystkim. Ja jestem gościem, który powiedziałem, chcę wszystko zweryfikować. Nauczyłeś mnie między innymi tego ty i ostatnio Wtopa Konopskiego. Chciałbym po prostu wszystko to, co mówię, żeby było potwierdzone, żeby mógł to... Kiedy możemy się spodziewać? Przecież powiedziałem już tutaj dwa razy, jest jeszcze face to face. Czyli na face to face. Jest jeszcze druga konferencja. Okay. Słuchaj, no chcecie co, żeby się wystrzelał wszystko na pierwszej konferencji? Misiuniu, jak ja na ciebie, kurwa, tę czuszkę wyciągnę, co nie, to ty z domu się będziesz bał wyjść, ale spokojnie, z domu nie będziesz musiał wychodzić, bo już będziesz dawno duchem. Będziesz duszek, kurwa, Polaczek. Czyli co, grozisz mi, że co, twoi koledzy mnie zabiją, pobiją, ja żeby... Ja sam zabiję w oktagonie, Misiu. Żeby do naszej walki nie doszło, tak? Ogólnie Jezus, wczoraj była gala... Mogę się czuć... cały czas pierdolisz tym jęzorem, za pisać. No bo mam coś do powiedzenia, no co ty. Tylko powiedz mi, mogę się czuć bezpieczny do naszej walki? Szczęście, że wczoraj była gala i do 10 rano niestety siedziałem na tym afterze i ledwo tutaj żyję, no sorry, raz się wydarzyło. Masz farta, naprawdę. Dzięki, mordo. Bo nie chcę się z tobą kłócić na twoje zjebane... Dzięki. Mam tę czuszkę, ubrałem się... Ja nie powiedziałem, że mam tę czuszkę, co ty w ogóle... Ja się zweryfikuję, pamiętaj. Bo to pierścieni, kurwa, ty... Piękna sprawa, powiem ci, ale powiem ci szczerze, że to, co ty robisz, nie wiem, czy zauważyłeś, też już jest monotonne. Ja przynajmniej coś urozmaicam, coś się przynajmniej dzieje. Ubrałeś się kolejny raz w koszulę dwa razy mniejszą od siebie, zaraz pęknie, kurwa, tak napinasz te swoje bicepsy. Strasznie. Słuchaj, wariacie, co ty sobą reprezentujesz? Siedzisz, kurde, jak ta cipka, kurwa, przynajmniej coś próbuję tu rozkręcić, żeby się działo. Robisz siebie największego... No naprawdę, słuchaj, showmanem. Całe to wydarzenie było tobą promowane, ja jestem władcą pikiem, a co, siedzisz jak pizda, kurwa. Ale poczekaj, jak jeszcze z tobą pojadę, no co, wczoraj była gala, inna gala, na której stałem w narożniku. Poczekaj, chcę odpocząć, mam kaca, no. A propos wczorajszej gali, naprawdę, mam jedną prośbę. Chciałbym, żeby twój sobowtór stał u ciebie w narożniku, bo każdy, u kogo stoisz w narożniku, przepierdala. Zabawne. No, ale cóż mogę dodać, no. Stałem w dwóch narożnikach. W jednej walczył cios, który ćwiczył kilka miesięcy, kontra ktoś, kto ćwiczy kilka lat. Ale wiesz, jaki ja jestem? Że jak ktoś jest na polu bitwy, stary, to ja nie zostawiam swoich żołnierzy, tylko bo mimo, że kursy były 5 tam chyba do jednego, to ja nie zostawiam swoich, tylko za nimi idę. To ty byś, kurwa, jak zawsze zwiał. Ej, Carlito! Ej, chorągiewa! A jeszcze Carlito! Jeszcze też przepierdolił, stałeś u niego w narożniku, zapomniałeś. A że ty przepierdoliłeś ze mnie, jak w mordę kopnąłem. Ty Cwela to masz między nogami. Spokojnie, bo tutaj... Wow. I'm sorry, Twitch administration. Słuchajcie, nie, no powiem wam szczerze, ja nie mam zamiaru się z nim tu szarpać, kurwa, naprawdę nie mam zamiaru się z nim szarpać. Mogę popajacować, kurwa, poskakać... Zajebiecie, kurwa, dzisiaj. Słuchajcie, mogę tutaj popajacować, poskakać, kurwa, porzucać w niego, kurwa, pudełkami po kawie, ale no nie będę pajacował. Ja mam zamiar dać wam, kurwa, show w klatce. Dupy możesz dać, co najwyżej. Dupy to ty możesz, kurwa, dać. Kto, czym jestem? Frajerem? Jesteś, kurwa. Frajerem? To ty, kurwo, jestem! Jebać 60, kurwo! Jebać się, kurwa! Dobra, słuchajcie. Spokojnie! Wyluzujcie, kurwa! Słuchajcie, proszę... Adi! Ja nie będę podnosił na twojego ojca ręki, kurwa! Co ty odpierdalasz, ty? Pojebało was, kurwa? Słuchaj, kurwo! No słuchaj! Słuchaj, teraz ja chcę, żebyś się zamknął i dam się wypowiedzieć! Słuchajcie! Chcesz tą pizdę? Słuchajcie! Dobra, dajmy się wypowiedzieć, Polak! Dajmy się wypowiedzieć, Polak! Ja byłem pierwszy! Słuchajcie! Ja chcę powiedzieć jedną rzecz! On ktoś cały czas będzie, kurwa! Dobra! Ja chcę powiedzieć jedną rzecz! Do jego ojca, przysięgam wam, nigdy nie powiedziałem na jego ojca złego słowa! Dzisiaj nawet... Tak, kurwo! Powiedziałeś, że jestem synem Najmana Cweru! Sugerujesz, że Najman i matkę ruchał? Ej! Sugerujesz tak, kurwo! Zajebię cię za moich rodziców! Co ty? Zapierdolę! Kiedy, kurwo, nie wyjdziesz, kurwa, skończysz, kurwa! Źle! Wariacie! Zajebię cię, kurwa! Ej, dobra, słuchajcie!
Ja nie wiem, bo to jest taki cyrk. Dobra, dajcie mi się wypowiedzieć, kurwa. Ja nie wiem, to jest taki cyrk. Słuchajcie, chcesz mi zniszczyć życie i mi pomówić? Ja chcę ci wypowiedzieć. Ja chcę ci zniszczyć życie? Bo ty mi, ja chcę ci... Nie, spokojnie, ja kurwa widzisz, to że kto się może powiedzieć, ci... kurwa. Ale ja chcę ci zniszczyć życie? Ja ci chcę zniszczyć życie, a nie pamiętasz, co robiłeś, kurwa? Jak ty się zachowywałeś, kurwa? Jak... Posłuchaj mnie, przed... Ja chętnie, bardzo cieszę się, że to mówisz. To ty, kurwa, przez 2 lata ostatnio próbowałeś mnie poniżyć się. Tak, dam ci. Okay. Słuchaj mnie, chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja ci chcę zniszczyć życie, to ty przez 2 lata, kurwa, mnie poniżałeś, kurwa. Traktowałeś mnie przed wszystkimi jak śmiecia, kurwa. Próbowałeś się wybić moim kosztem, kosztem mojej rodziny wszystkich. Ja, twojego ojca, zawsze podchodziłem, kurwa, z szacunkiem. Dzisiaj, nawet, kurwa, jak staliśmy tam dalej, powiedziałem mu dzień dobry, kurwa. I podawałem mu zawsze rękę i nie mów, kurwa, że nie było tak. Nigdy nie powiedziałem na twojego ojca, ani z z twojej rodziny złego słowa. Powiem ci więcej nawet. Jeżeli cię to uraziło, że powiedziałem, że jesteś niestrudnym synem Najmana, co powiedziało, kurwa, 50 innych osób, zachowałem się w takim razie chujowo, bo, kurwa, powiem wam szczerze, nie pomyślałem nawet, że możesz to tak odebrać. I to jest bardzo chujowe, ale ty, kurwa, bez jakichkolwiek, kurwa, stary, bez jakichkolwiek w ogóle sumienia, obrażałeś moją świadomie rodzinę i wszystkich innych, a powiem ci nawet więcej. To już jest, kurwa, stary, to już jest koniec twojej kariery, bo chcę ci powiedzieć więcej. To... Nie zrobię tak. Poczekaj, powiem ci więcej. To, stary, że ja teraz wygram z tobą, spadasz z rowerka. Wiesz o tym, że spadniesz z rowerka. I jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Twojego ojca nie dotknąłem teraz nawet palcem. Złapał mnie, spadliśmy ze sceny, nie dotknąłem go i bym go, kurwa, w życiu nigdy nie uderzył. To, że ma teraz tam gdzieś, kurwa, jest poobijane, żeby nikt nie myślał. Ja go nie dotknąłem. Dlatego też, kurwa, uciekłem stamtąd, bo nie będę się bił i szarpał z jego ojcem. Nigdy w życiu, kurwa, czegoś bym takiego nie zrobił. A ty, powiem ci nawet więcej, jakby na ciebie wystartował mój ojciec, kurwa, kiedyś ja automatycznie bym go, kurwa, przystopował. Tyle mam do powiedzenia. Słuchajcie, dla mnie to jest, kurwa, patologia. Dobra, dajmy się wypowiedzieć Amadeuszowi teraz. Działa? Halo. Działa mikrofon, więc słuchajcie. Teraz mnie pomówił przy wszystkich. Powiem tak. Tylko niech się nie odzywa, ja mu się nie wtrącałem, dobrze? Dopiero co była sprawa z Leksiem, że coś tam wysyłał do 14-latki. Później się okazało, że ona miała więcej, nieważne. Ale cały internet potępił takie zachowanie. A jak na 14-latkę napadli z nożami i ja stanąłem w jej obronie, to właśnie popierasz, kurwa? Popierasz typów, którzy napadli na 14-latkę z nożami, za których jeden miał akt oskarżenia o za seksualne coś tam, gdzie jego brat jakiś rok temu, chodziłem z jednym typem do klasy, w 5, kurwa, zgwałcili dziewczynę i ten chłop, z którym chodziłem do klasy, się powiesił. Okej. Okay. To nie rozkminiam, czy był dobry, czy zły. Stanąłeś, kurwo, za gwałcicielami. Widzę, że nazwisko Polański zobowiązuje. Gwałciciel Polański od dzisiaj. A propos, daj mi dokończyć. A propos, proszę dokończyć. Daj mi. A propos dziewczyn. Znam wiele dziewczyn, które ty znasz i które mi mówiły, że je wykorzystałeś, kurwa, seksualnie, na przykład jak były pijane. Gwałciciel Polański. Jebać polańskiego gwałciciela, nazwisko zobowiązuje. Gwałciciel Polański. Tak? I tak, kurwa, to czekam, to słuchaj, teraz to, co powiedziałeś, fajnie, że to powiedziałeś, kurwa. Powiem ci, że czekam w takim razie na te dziewczyny. Bardzo chętnie bym się z nimi skonfrontował. Nie wiem, czy będą chciały. Jeśli będą Posłuchaj, wariacie, przecież to na ciebie, kurwa, krążyły screeny, gdzie wykorzystywałeś dziewczyny. I pisałeś do nich, kurwa, jakieś, nie pamiętasz? To było na Fame House, nie pamiętasz, co było? Ale ją wykorzystałem, no. No i to nie było tak? Mnie nazywasz gwałcicielem? Kogo zgwałciłem? Ty, kurwa, 60-tką nazywasz? Ty, posłuchaj. Ty, świadkiem, kurwa, koronnym jestem? Posłuchaj. Ty siedział chociaż za mnie jeden dzień? Nigdy nikt za mnie nie siedział, nawet pół, kurwa, godziny. Posłuchaj, ja ci powiem jedną rzecz. Ja bardzo chętnie wrócę do tej sprawy. Bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś. Bardzo chętnie wrócimy. Bardzo, no. Ja wstawiłem się za... Ostatnio, tak, ale posłuchaj. No, słucham. Co ostatnio poszło o to, że się tam do tego, kurwa, psychotropa i GSP pucował właśnie z tą sprawą i co ci, kurwa, powiedzieli? Pojechali, kurwa, z tobą. Kto ze mną pojechał? No tak mu ci wyjaśnili, ci, kurwa, że co ty, obejrzeli te papiery, powiedzieli, że pierdolisz, kurwa. Jak nie, no to powiedz, co powiedzieli. Dobra, czyli chcesz rozmawiać o tym, dlaczego wyzywałeś mnie? Nic takiego nie było!
No dobra, to się dobra. Wypowiedzą. Zobaczymy. Ja bardzo dobra, jeżeli chcesz, nie ma problemu. To jest właśnie ta sytuacja, o której on nie chciał rozmawiać. Pomawiał ludzi. Dobra, tak, pomawiał. Masz... kurwa, ty kurwa, ty nazwałeś mi kurwa pedofilem, nauczycielem, kurwa. To ty umrzesz właśnie. Za to, co powiedziałeś. Umrzesz, a wiesz o tym, w serce. A wiesz o tym, że teraz jest tutaj gość, który kurwa dopilnuje tego, żeby to było sprawdzone. I zajebiście. Wiesz i o tym, zajebiście, to będzie. No dobra, ale nazwałeś go frajerem, czyli że się gdzieś rozprął na kumpli. Tak. Masz to potwierdzone? Tak, wystarczy wpisać w Google. Nie, oczywiście nie. Napadło, szczerze, byłem w gimnazjum. Przecież tam jest napisane, że to ciebie chcieli napaść, a nie... Na, zaczęło się od dziewczyny, stanąłem w obronie 14-latki, bo do niej kilku dorosłych mężczyzn wyskoczyło. W tym mówię, że niektórzy byli... Ale przecież ty jesteś gangsterem, który łamie ludziom czaszki! Ale jesteś po wyrokach! Byłem dzieckiem! W gimnazjum byłem dzieckiem. A... gimnazjum byłeś coś kurwa do dzieci? 16 lat miałeś wtedy. Czyli za... dobra, to niech ktoś mi... niech stanie ktoś prawilny, kto popiera napaść z nożami na 14-latkę. Nie, ale ja tego nie popieram. Czy jest tu jakiś prawilny, który... Masz, podnoszę ręce, ale to nie chodzi o to, ja też nie popieram, kurwa. No to... ja nie popieram takich ludzi. Co kurwa pierdolisz teraz, to że pierdolę. Nie popierasz? Ale ja nie popieram... bronisz tych typów, co na 14-latkę z nożami napaść. Nie obracaj. Próbujesz mi zniszczyć życie, ale kurwa za to zdechniesz. Posłuchaj, nie obracaj kota ogonem. Ja po prostu nie popieram pseudo... Obracasz, to cię będę nie, ale daj mi dokończyć, nie przerywam cię. Ja nie popieram pseudo gangsterstwa, którym ty się kryjesz. Kryjesz się na gangstera, kryjesz się kurwa na mordercę. Łamiesz ludziom czaszki, rozpierdalasz wszystkim mordy. A co przy pierwszej lepszej okazji pójdziesz strzelać z ucha, kurwa? Ta? Rozjebałem się na kumpli, tak? Tak, nie wiem, kurwa. Na kumpli, tak? Ale, rozjebałem, ale tak? Słuchaj, to nie rób siebie gangstera. Ja robię siebie gangstera, kurwa? Nie... Chłopaki, stary, ja porównanie ja bym do chciał, jestem, ja bym kurwa, chciał domknąć... Corleone, ojcem chrzestnym jebanym. Ja bym chciał kurwa, domknąć ten spór. Możemy zrobić face to face'a? Adrian Frajer Polański, kurwa. Ja chciałbym face to face'a. Są na tyle silne emocje. Chcecie face to face? No to macie. To może być mocny face to face, bo Polak mówi, że nie ma szczęki. Czyli podtrzymujesz to zdanie? Co? Jestem 60, tak? Kurwa, gościa, który... nie... Jestem 60 dobra, czy nie? No ale powiedz, dobra, czemu powie, się ale to powiedz, mów, tak czy nie? Dobra, jestem frajerem? Kurwa, no nie. Ale i zachowałeś się jak frajer. A chodzi mi, że ty frajerem, że nie rozjebałeś się na psach, ja też nie. Nie? Nie. Nigdy nikogo nie słuchaj. Nigdy. Nigdy? Nigdy. Jesteś prawilny. Chuj. Tak czy się? Tak czy tak, no, tak. Nie wiem, chuj. Wierzę temu. Wierzę temu. Zdarzę się. Mogę się prowokować? Dobra, panowie, poprzednio. Słuchajcie, wielkie, wielkie, wielkie brawa! Dobrze, panowie. Zapraszamy na miejsca. Chciałbym tylko dodać, że mamy problemy techniczne i nie damy rady połączyć się z Normanem Parkiem. Ale na pewno będzie Norman...
to już jest taka eskalacja emocji, że wydaje mi się, że ta część powinna zostać zakończona, a na następnej konferencji, no jak i na programach, nie, będzie można rozłożyć więcej rzeczy. Nie? Słuchajcie, znaczy, mamy, ja bym jeszcze jednak chciał przynajmniej jakieś pytanie zadać, czy to Popkowi, to zadaj Popkowi. Pytanie Popkowi. Popek, jak ty się tu czujesz? Jak w domu. Wygrał! Brawa! Dla mnie to jest normalny dzień w biurze. Kocham swoją pracę, kocham tu być.